Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś porozmawiamy o zmianach w konsumpcji mięsa na świecie. W studiu witam Magdalenę Kowalewską, analityka sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są zmiany w konsumpcji mięsa na świecie? Generalnie patrząc z perspektywy globalnej, konsumpcja mięsa na świecie wzrasta. W 2021 roku szacuje się, że globalnie zjedzone zostanie 315 milionów ton mięsa we wszystkich gatunkach. I w ciągu najbliższych 10 lat, według prognoz OECD-FAO, ta konsumpcja sumaryczna, globalna wzrośnie o kolejne 12% do ponad 350 milionów ton, co oczywiście z perspektywy przeciętnego konsumenta no, jest bardzo taką znaczącą wielkością. Oczywiście ta konsumpcja globalnie ona rośnie, natomiast jeśli patrzymy na poszczególne kontynenty, poszczególne regiony, poszczególne gospodarki, no to ta sytuacja jest dosyć mocno zróżnicowana, bo oczywiście konsumpcja mięsa rośnie w wyniku procesów urbanizacyjnych, w wyniku rozwoju społeczno-gospodarczego, no ale przede wszystkim też w wyniku tego, że rośnie liczba ludności na świecie i my po prostu potrzebujemy więcej białka w ogóle, w tym białka zwierzęcego. Jak na tle tych zmian wypada Polska i inne kraje Unii Europejskiej? Akurat właśnie Europa jest takim dosyć ciekawym przykładem na tle tych tendencji światowych, dlatego że widzimy, szczególnie tu w Unii Europejskiej i to widać bardzo mocno w krajach zachodnich, że konsumpcja mięsa już od kilku lat jest stabilna lub wykazuje lekką tendencję spadkową. I tutaj przeciętnie w Unii Europejskiej spożycie mięsa jest na poziomie około 68 kg per capita. Natomiast szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat ono zmniejszy się o 1 kg per capita. No więc to wynika też ze zmian takich społecznych i w ogóle zmian w konsumpcji. No, do tego dodamy spadek liczby ludności, który jest tutaj prognozowany dla Europy, więc prawdopodobnie za 10 lat Europa jakby sumarycznie tego mięsa będzie spożywać mniej. W Polsce oczywiście też widzimy trendy takie stabilizacyjne czy stabilizujące to spożycie mięsa. Ono jest na poziomie około 79 kg per capita. Natomiast szacuje się, że ono może też tutaj ulegać pewnej korekcie, co jest też następstwem tych zmian, które obserwujemy w Europie. No oczywiście i na stołach Europejczyków i no, Polaków w tym również króluje wieprzowina i rzeczywiście od ponad 10 lat tutaj widzimy, że wiedzie prym wieprzowina na tych europejskich stołach. Natomiast no, jej spożycie też się zmniejsza głównie na korzyść mięsa drobiowego. No i to akurat jest taka tendencja tej substytucji mięsa czerwonego mięsem białym. Jest taką tendencją, którą widzimy na świecie, bo też od 2016 roku, 2017 w ogóle globalnie konsumpcja mięsa wieprzowego no jakby ustąpiła miejsca mięsu drobiowemu, co wynika z tego, że to mięso drobiowe jest takim bardziej wygodnym mięsem, jest relatywnie tańszym, no i też ma większą akceptowalność wśród konsumentów ze względu na walory dietetyczne, łatwość przyrządzenia i to powoduje jakby i na świecie, i w Unii, i również w Polsce jednak odchodzenie od mięsa czerwonego na korzyść mięsa drobiowego. Jeśli chodzi o trendy konsumenckie, pojawia się coraz więcej fleksitarian, czyli osób, które ograniczają spożywanie mięsa. Pojawia się coraz więcej roślinnych zamienników mięsa. Czy to oznacza, że przestaniemy jeść mięso? No rzeczywiście te trendy proekologiczne związane z ochroną środowiska i też z taką coraz bardziej świadomą konsumpcją w ogóle żywności i dóbr, no one tutaj szczególnie w Europie są bardzo, bardzo silnie widoczne. Rzeczywiście liczba fleksitarian czy też wegetarian, osób, które w ogóle rezygnują z produktów pochodzenia zwierzęcego rośnie. Szczególnie jest to widoczne w takim jakby w tej grupie społecznej osób młodych, relatywnie młodych i w dużych miastach. No to rzeczywiście te trendy zyskują na znaczeniu. No fleksitarianie, czyli takie osoby, które ograniczają spożycie mięsa, ale jednak nie rezygnują z niego, no to myślę, że ta grupa rzeczywiście się nam bardzo mocno powiększa. Natomiast no, wydaje się, że raczej odejście takie zupełne od jedzenia mięsa w przypadku 100% społeczeństwa no, jest mało realne. Tym bardziej, że no, Polska jest krajem o
relatywnie dużym spożyciu mięsa. Oczywiście nie jemy tyle, co Amerykanie, bo Amerykanie jedzą ponad 100 kg per capita, czy też Australijczycy, oni również powyżej 100 kg per capita. Natomiast no, jednak to spożycie mamy duże, więc nawet jeśli z tych blisko 80 kg zredukujemy o 10 kg, no to nadal to spożycie będzie relatywnie duże. Natomiast no, rzeczywiście w ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwija się rynek roślinnych zamienników mięsa. I rzeczywiście tutaj ten postęp technologiczny, innowacyjność tych produktów jest taka no, bardzo, bardzo, bardzo szybka i wydaje się, że ten rynek no, zamienników roślinnych, szczególnie roślinnych zamienników mięsa, i to też potwierdzają badania, chociażby prognozy Boston Consulting Group, do 2023 roku osiągnie parytet w sensie ceny, tekstury oraz smaku. No bo to, co jest takim największym ogranicznikiem, czy takim największą barierą rozwoju roślinnych zamienników produktów mięsnych, to jest właśnie tekstura, czyli odzwierciedlenie konsystencji produktów typowo mięsnych, jak na przykład kiełbasa czy kabanos, czy stek, bo też już takie próby na świecie podejmowane są, żeby robić roślinne steki, które nie tylko jakby formą będą przypominać, czy smakiem swoje oryginalne prototypy, ale również pod kątem właśnie faktury włókien. A więc no, tutaj rzeczywiście ten postęp jest bardzo duży, no i szacuje się, że właśnie w 2023 roku te produkty osiągną parytet w tych trzech wymiarach, co oznacza, że dla przeciętnego konsumenta ten wybór będzie taki bardziej równorzędny, tak? Będzie takim realnym wyborem, bo na razie jednak pomimo bardzo dynamicznego rozwoju rynku białek roślinnych, bardzo szeroko rozumianych, to jednak są one relatywnie drogie. No i to jest jedną z takich głównych barier, poza tymi oczywiście kwestiami preferencji konsumenckich, jeśli chodzi o rozwój. Można więc powiedzieć, że przed branżą mięsną ogromne wyzwanie, bo z jednej strony koszty produkcji, z drugiej strony zmieniające się rynkowe trendy i jeszcze konsument, który zwraca między innymi uwagę na przykład na dobrostan zwierząt. Tak, rzeczywiście tutaj te trendy konsumenckie i te zmiany w ogóle, które dzieją się w otoczeniu społeczno-politycznym w ogóle całego sektora spożywczego, ale w branży mięsnej one są też no, takie dosyć mocno widoczne, no one wpływają na funkcjonowanie podmiotów również, szczególnie przetwórstwa mięsnego, no ale też całego łańcucha, bo to są naczynia połączone. Wydaje się, że tutaj ten trend taki i konsumencki, ale też polityczny, bardziej zielonej polityki, czy takiej związanej z Green Dealem, te wszystkie założenia, one idą w kierunku jednak właśnie większego dobrostanu, większego takiego traceability, takiej przejrzystości i tego, że konsument chce wiedzieć jakby od pola, czyli od momentu produkcji zbóż, które były potrzebne do produkcji pasz, jak to zwierzę zostało, w jakich warunkach było hodowane i jak zostało ubite i potem przetworzone. Więc dokładnie, czyli te wymagania konsumenckie, jeśli chodzi o produkty mięsne, wzrosły, prawda? Tak, one rosną i też mówimy o ograniczaniu spożycia mięsa w Europie i ono oczywiście się będzie odbywać, natomiast no, to też nie musi oznaczać jakby znacznej redukcji przychodów dla firm przetwórstwa mięsnego, bo z jednej strony ograniczamy ilość, ale z drugiej strony zwiększamy jakby nasze oczekiwanie wobec jakości, więc jakby te kwestie i dobrostanowe, ale też jakości samych produktów finalnych, jakby stopnia ich przetworzenia, braku konserwantów, no one też zyskują, więc konsumenci będą w stanie zapłacić więcej za mniej, po to, żeby mieć właśnie te inne atrybuty produktów mięsnych, które są dla nich istotne. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.